Witam serdecznie. Dzisiaj nietypowo. Godzina 5 rano. Jestem na spacerze nad zbiornikiem w Kluczborku. Za 2 godziny wrócę tutaj na pierwszą turę spławikowych mistrzostw Polski. Wyszedłem jak co dzień zresztą na spacer, ale akurat w to konkretne miejsce, żeby poczuć tą wodę i dopracować moją taktykę, bo łowisko i okoliczności są dość specyficzne. Mianowicie te zawody będą wymagały podjęcia decyzji w kontekście metody, bo ryb jest dużo, a nowe limity tegoroczne sprawiają, że do dyspozycji mamy tylko 0,5 litra jokersa i ochotki łącznie na turę, a to jest taka ilość, która na ilość ryb, która tutaj występuje, a myślę, że dobry wynik to będzie co najmniej 10 kg leszczyków, no to to jest taka ilość ryb, że ten limit, którym zawodnik dysponuje na stanowisku, to jest bardzo niewiele, więc nie ma możliwości łowić w 2 punktach, skutecznie oczywiście. No i tak, tutaj jest tak, że tyczka jest pewna i myślę, że 95% zawodników pójdzie, no nie ma żadnych wątpliwości, będą łowili na tyczki. Na treningach tyczka była moim zdaniem efektywniejsza, ale ja po prostu sercem jestem za odległościówką i chcę dzisiaj pójść wabank, tym bardziej, że to są mistrzostwa tutaj. Nie ma dla mnie znaczenia, ja chcę wygrać, a reszta się po prostu nie liczy. A na tyczce, no na tyczce swoje szanse zrównuje z innymi, natomiast na odległościówce, no to będzie właśnie albo wóz, albo przewóz. Także zobaczymy za, nie wiem, za 10 godzin? No. Aha, widzisz. Zastanawiasz się, gdzie jest. Gdzie miałem być? Ze spaceru, tylko dzisiaj troszeczkę dłużej byłem. Dobrze, ja jestem gotowa. Jak nastawienie? No, nastawienie gotowe, kamery spakowane. No to dobrze. Bluzka firmowa, także elegancko ubrana. Ja cię zaskoczyłem teraz. Ja. Moje dzisiejsze zadanie. Muszę wymieszać dla Kacpra Zanęte Wonder Silver. Teraz muszę jeszcze znaleźć Wonder Blacka. To Silver jest. Teraz znajdziemy jeszcze Wonder Blacka. Wymieszam. Kacper pozwolę, że przywoli. A ja tutaj mam właśnie takie zadanie na dziś. Glina już jest tutaj wcześniej przygotowana. Proszę bardzo. Widać ją? Widać. Jest tutaj wszystko przygotowane. Mamy to wszystko poukładane. Dobra, ja szukam Wonder Blacka. Udało mi się znaleźć Wonder Blacka. Wonder Black, Wonder Silver, 0,5 na 0,5. Zaraz to wszystko namoczę. Zanęta wstępnie namoczona. Mam nadzieję, że dobrze. Dobra, idziemy szykować się dalej. A w łazience praca bre, proszę bardzo. Normalnie robię to nad wodą, ale... Czyli przebieram kastery, albo inaczej. Normalnie to ja nigdy kasterów nie przebieram, ale to są na tyle ważne zawody, że te pojedyncze takie białe robaczki wybieram. Takie, które nie białe kastery, tylko takie robaki, które się nie przepoczworzyły. I zobacz, tutaj mam już no, przebraną no, dobrze ponad ćwiartka. Tych robaczków jest dosłownie parę sztuk. Także w normalnych okolicznościach nie ma to żadnego sensu, ale jako, że to są mistrzostwa, no to już się poświęcę. I też normalnie robię to nad wodą, ale chcę przyjechać prosto, tak żeby wejść na stanowisko, żeby się tam nie już tak nie rozpraszać. Przyjedziemy na ostatnią chwilę nad wodę, dlatego wszystko musimy sobie w hotelu przygotować. Znamy już numer stanowiska E5. Jedziemy już na swoje stanowisko. Kacper przygotowany, ale podjęłeś już tą decyzję? Bo już nie wiem, bo już w całą noc tyczka o marcze rozłożyć, nie rozłożyć. No właśnie, bardziej chodziło o to, czy tą tyczkę w ogóle rozłożyć, czy nie, bo z sercem jestem za odległościówką, rozum mi mówi, że tyczka, zdecydowanie, tu nie mam żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o mój rozum. Natomiast
No, to są Mistrzostwa Polski, takie zawody są raz w roku i to są idealne zawody, żeby ryzykować. Znaczy, jakie to ryzyko? To są zawody po prostu, to jest zabawa, to żadne ryzyko. Ja niczego nie ryzykuję, ale to są idealne zawody, żeby po prostu pójść za sercem i... Czyli wiadomo, jak za sercem to macie. Także prawdopodobnie rozłożę kilka odległościówek, w ogóle nie rozłożę tyczki. Jedyne co biorę pod uwagę, bo mam swoją koncepcję też nęcenia na tyczkę, jedyne co biorę pod uwagę, że jakiś, nie wiem, będzie spławik, fala będzie mi za mocno przesuwała spławik podczas gruntowania, coś takiego, nie, coś się wydarzy takiego, że stwierdzę, kurczę, te warunki nie sprzyjają, ma dzisiaj co prawda bardzo mocno wiać, ale zakładam, że poradzę sobie z tym wiatrem, ale może wyczaję przy gruntowaniu jakieś takie warunki, które będą wybitnie niesprzyjające do odległościówki i wtedy tyczka, trzy topy, szybko i zmieniamy całą koncepcję o 100%, ale na ten moment no, tyczka zostaje w pokrowcu. No dobra, jedziemy. To zawsze ostatni. Tak, wiesz, że jest za 15:08. Ja to tak lubię. No, nie lubię mieć za dużo czasu na wodę. Wtedy się rozpraszam. Tak wpadam i wykonam to, co mam do zrobienia, to robię i tyle. O, tu jest Wojtuś. Witam serdecznie. Jak tam? Nabuszeny? Tak jest. A trener już przyjechał? Nie, głównej gwiazdy jeszcze nie ma. Na gwiazdy trzeba czekać. Tak. Ale Zbyszek, zaraz, tak. Dobra. Tak. Powodzenia, Wojtek. No, walcz tam dzielnie. Jedziemy dalej. Powodzenia, chłopaki. Dzięki. Ale siara. Volkswagen z gazu. Dobrze, że się nic nie pali, nie piszczy, to jest okej. O, jest gdzieś tu Zbigniew. O, jest. Z trenerką. Cześć Zbigniewie! Cześć. I tutaj zaraz jest moje stanowisko. Tylko już w innym sektorze. Wszyscy chyba nie zastanawiali, kto to mówi. Tak. Wolna dziura. Jesteśmy. O kurwa, o kurwa. Przyjechała gwiazda. Na gwiazdy trzeba czekać. Witam serdecznie pana Piotra. Witam serdecznie. Kurwa. Co dobrego? Pokaż. Biały Adidas. Ale brudny. Mam wodę. Piotr to zawsze jest pomocny. Jak nie samochód wypożyczy, to skrzepkę wody kupi. Niegadzonej, tak? Tak. Albo dla sędziów zarąbą. Mieli tam pod namiotem, a im niepotrzebne. Jak tam Piotruś nastawienie jako trener, trenerskie? Bojowe. Adidas dobry do biegania? Miałem sobie rower wziąć na park. Biegaj kuźwa, ten brzuszek troszeczkę spalował. W dobie kryzysu to jest kapitał. Kapitał. Zawodnicy działają. Idę do Zbigniewa zapytać się, czy już podjął decyzję, na co dzisiaj będzie łowił. Bo wczoraj bardzo mocno się motał, miał mętlik w głowie. Co wybrać? Zbyszku, pytanie za 1000 punktów. Tak. Ty już podjąłeś decyzję? Nie. Nie wiem, co mam robić, co łowić. Ale co rozkładać? Tyczka? No, wszystko macz? Rozkładam. Wszystko. No ale na wszystko ci towaru nie starczy. Zdecyduję za chwilę, gdzie dać to, co należy, a gdzie rezerwę wrzucić. No właśnie tak myślałam, bo po wczorajszym treningu to miałeś mętlik w głowie. Nie, no w ogóle nie wiem nic. A trenerka co? Co mówi? Asia? Ja robaki. Aha, Asia robakami się zajmuje. No widzisz, Asia lubi sobie pomacać robaczki, tak. A decyzja należy do ciebie. No, rzuciła odpowiedzialność. Tak, co mu radzisz? Nie wiem. No ty taka zawodniczka światowa. Co byś ty zrobiła na jego miejscu? No nic. Ryby łowi. Okej. No i taka odpowiedź Asi. Asia niezdecydowana, nic by. Słyszysz, Zbyszek? Tak. Masz łowić ryby. Nieważne jaka metoda, bylebyś złowił. Wojtek siedzi dzisiaj koło Bartka. Bartek ci tu dupę złoi. Ja się to skończę. Będziesz mógł się uczyć. Nie rozkładasz w ogóle tyczki? Rozkładam. Ale ogólnie na co się nastawiasz? Bardziej na tyczkę. No właśnie. A Kacper konsekwentnie maczówki? No tak, ale wiesz, no różnie się to może jeszcze zmienić, no nie? Na razie konsekwencje macz, tak? Loża szyderców tam stoi. No, Piotrek przyjechał całą Polskę, żeby siedzieć koło Kacpra. Szczęśliwy i zadowolony.
Trzeba było się w Olsztynie umówić, gdzieś u nas w Lidzbarku, bliżej byś. Jakbyśmy się umówili, to by się nie udało. Na co Zbyszek się ustawił? Raczej tyczka. Gryzie gazetę. Aby te ryby tak gryzły jak ten Joker. Państwowy. Dotowany. Połamała. Czy kamera? To się wytrą... Przez tego Jokersa, że tak się ruszał. To Piotrek przez ciebie wszystko. Wytrącił ci go z rąk. Wytrącił mi go z rąk. Serce mi mało nie stanęło. Cześć. A Kacper dysponuje rzeźbą odpowiednio? Tak. Bo tak go zobaczyłem, to mówił, połowę Kacpra nie ma. Gdzie on się podział? No, zbliżył się. Inflacja. Inflacja. Każdego dojedzie. Tu jest Joker z pół litra, no, pochodka na haczyk. Tu jest Caster. Gnojak? Trzeba otworzyć. Nie, Caster, bo to jest 0,75. Tu gnojak nie może być, a tu jest właśnie gnojak. Czyli półtora, dwa... Nawet tu otworzysz, żeby pokazać, że tu jest. Półtora, dwa... Siatka na ryby jest, wędka jest. Nawet zawodnik też jest. Zawodnik jest. Ale tyczki nie ma, dyskwalifikacji. Jest nie ma, tyczka, nie tutaj jest. Jest niemal nie będzie rozłożonej. Jest, wszystko jest. Platforma bezpieczna? Jest. Tak. Z Ernestem widzieliśmy się rok temu, właśnie na tym zbiorniku. No i była katastrofa. Dzisiaj mówisz, że jest na szczęście więcej ryb, tak? Miejmy nadzieję, ale do momentu, kiedy się nie zaczną zawody, to tylko możemy sobie porozmawiać, tak? Ale poprawiłeś się, bo nie, na szczęście będzie więcej ryb. No, bardziej dyplomatycznie próbuję z tego wybrnąć, żeby nie było, wiesz, później tak. Ubawu ze mnie, o tak. Tak, o tak. Tak. Ale miejmy nadzieję, że będzie w porządku, o tak. Z takimi nadziejami, w końcu to wędkarstwo. Tak, no tym bardziej, w wędkarstwie nic nie jest, wiesz... Pewne. Pewne, oczywiście. O 14 porozmawiamy o konkretach już wtedy. Dobra, szykujemy się dalej. Tyczki zostały na brzegu. Na swoim miejscu. Na swoim miejscu, tam gdzie powinny być. No. I dają trzy słowiczki, czwarty w wodzie. Piotr już przelicza, matka samotnie wychowująca dzieci. I przeliczył, ile tu kasiory jest. Piotrek. Biedy tam nie będzie. Kacper jest tak naprawdę skoncentrowany na dzisiejszych zawodach. On się w życiu tak nie przygotowywał jak dzisiaj. Naprawdę, przecież on wczoraj gdyby siedział tak długo, każdego, każdego robaka w ręku miał. Wojtuś przygotowany, wiadomo, ma mnóstwo topów, czyli będzie tutaj raczej tyczka. Więcej sprzętu jak talentu. No. Widzę, że więcej masz tutaj topów do tyczki, to chyba bardziej pójdziesz w odległość. Nie mam pojęcia, nie dalej wiem. Dalej nie wiesz? Wszystko sobie zanędzę chyba. No, nie wiem. Wiesz, jak się nie, na treningu nie połowiło, się nie wyczaiło nic. Ale my też nic. Nie łowiliśmy na treningu, nic kompletnie. Nie wiem, nic kompletnie. Jak na skazanie. Dzisiaj chyba wszyscy takie miny. Zbyszek tak samo. Ale nie, ja jestem z siebie zadowolony, że pokazuję, że umiem przegrywać. To jest taki, wiesz, że godzę się z tym, że tak może być. Rozłożone cztery odległościówki. Ostatecznie tak sobie pomyślałem, że tą tyczką byłoby mi bardzo trudno tutaj wygrać. Nie byłoby to oczywiście niemożliwe, ale byłoby to trudne. Zająłbym jakieś trzecie, czwarte miejsce w sektorze w wersji takiej powiedzmy realnej. Może trochę, no może nawet gorzej. I wtedy bym powiedział, a co by było jakbym łowił odległościówką. A takie zawody są tylko raz w roku. I do tego ta woda jest bardzo sportowa generalnie i w miarę równa. I myślę, że mistrzem Polski będzie ktoś z dwoma jedynkami. Także nawet jak byłbym trzeci, to nic by mi to nie dawało, bo ostatecznie jutro bym już o medal nie walczył. A ja już w dziesiątce mistrzostw Polski byłem kilkukrotnie. Nie walczę o punkty Grand Prix Polski. Także tutaj liczy się tylko to, czego jeszcze nie zdobyłem. Dobra, trzeba coś pomieszać. Na start dam 3 litry gliny, raz. Ale ty wziąłeś matyszkę 2-litrową kasetę. Tak? A, 1,5 litra. A, to akurat dobrze. Ale dobrze im powiedziałeś, bo mi już za dużo namieszał. Dobrze im powiedziałeś, że to jest 1,5 litra, ale to mi się kapnął, bo widział, że jest za dużo. 1,5.
Glina to jest 5 paczek gliny rzecznej i jedna ziemia. Tutaj jest 3. Tutaj jest zanęta. Zanęta klasyczna, Wonder Black. I Silver. I Silver? Tak, zmieszałam się. A, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. To jest ta sama zanęta, a Wonder Black ją zabarwił, że jest ciemna. To pójdzie na start. I do tego po troszeczku. Nie wziąłem ochotki do nęcenia, wziąłem samego dokersa. Mam podzielonego ćwiartka i ćwiartka. Mam kastery, mam dżdżownicę i na start dam wszystkiego po trochu. Wczoraj na treningu wylosowałem takie stanowisko z głębokością ponad 5 metrów i tam pod maczówką żadnej ryby nie złowiłem, także do końca nie wiem, co działa. I dlatego tak robię klasycznie bardzo. Tak, do tego damy. O, też 100 ml kastera. To wymieszamy i do tego już mi pozostanie dodać jokersa. Towar jest tak limitowany, że trzeba mierzyć wszystko, żeby nie przesadzić. Ojejku. O. Tutaj damy to. Troszeczkę kleju. Jeszcze tak, co myślę, że dlaczego tyczka jest, taki argument, za którym, który przemawia za tym, że tyczka jest najrozsądniejszym wyborem, to, że już poza tym, że tu już jest kilka dni nęcone i ta ryba pewnie się pod tyczką czuje, to jeszcze jest ten argument, że jest bardzo mało robaków i można je kubeczkiem precyzyjnie podawać. Ja procą pół litra jokersa tak precyzyjnie nie wynęcę. O, taka. Jak na leszcze, to moim zdaniem niestety za biednie i to jest właśnie ten problem, że to jest za biedne. No ale nic. Dobra, Basiu, biorę się za lepienie kul. Okej. 10 minut zostało. I zaraz będziemy nęcili. Trochę za szybko zacząłem lepić te kuły, niepotrzebnie. A, trudno. Troszeczkę kolorem, tylko pozmieniałem konsystencję. No to i tak na dnie się wszystko szybko od razu rozłoży. Zobacz, tylko Kasper nie ma rozłożonej tyczki. Wszyscy mają. Tylko Kasper jest jedyny na maczówkę. Idzie wabank. Zobacz, kaczka ma, wie gdzie strzelać. No chlebrze, uwierzył chlebrze. Centralnie mu się ustawiło. Dobra, nęcenie. Masz tyłu ten wiadro. Nie wiem, co niedobre. Wiesz, że ja się kreśluję?
no jak zawsze. I zaczynamy. 4 godziny łowienia. No nie powiem, żebym się nie stresowała gorzej niż Kacper się nie stresuje. Ja się stresuję. Ja się bardzo stresuję. Zobaczymy. Gdzie te ryby się ustawią? Czy na maczu, czy na tyczce? Pierwsze ryby styczki już widzę tutaj wyciągają koledzy. Nawet na tyczce widzę, że są. O, jaka ładna ryba. Naprawdę ładna. Ładny raszczek. I czekamy, bo to początek dopiero jest parę minut łowienia, także na odległości w stronę zazwyczaj się ustawiają troszeczkę później. O ile będą. Jest, jest, jest. Pierwsza rybka, jest pierwsza rybka. O! Super. Druga ryba. Z odległościóweczki. Proszę bardzo. Tak obserwuję nasz sektor, to powiem tak, ryby są, wszyscy tutaj łowią tyczkami, ale są większe i mniejsze rybki, ale są. Kacper ma tutaj trzy ryby chyba, tak? Ma na odległościówkę? Nie. Trzy. To ty nie zauważyłeś jednej. Trzy, nie dołowił jeszcze nic. No czekamy dalej. Wabank. Co, nie może zaciąć? Mhm. Tak, 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 tutaj widzę, cały czas odławiają. No, niestety tu jest wóz albo przewóz, jak to powiedział Kacper wcześniej. O, ładna, ładna. No nic. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie ma tutaj panikować za mocno. Wszystko się może wydarzyć. Widzę, że Zbyszek zaczął łowienie tyczką. Dzieje tutaj okropnie, jak wszędzie w sumie. Jak tam Asia? Aha. Machnięcie ręką, czyli tak sobie. O. Właśnie, jak na razie to... O Jezu! Akwaryjne rybki, akwarium. Zobaczymy, jak tam u Wojciecha. Jak tam sobie Wojtek radzi.
urósł nam junior. No ta już jest taka, to okoń. Okoń już tak. Ale okoń ma tu wymiar, Wojtek, czy nie ma? Według regulaminu. Według rozporządzenia. Czyli wrzucił do siatki. Wojtek, ty się ubierz, bo jest bardzo zimno. To, że pracujesz w służbie zdrowia, nie znaczy, że możesz sobie tak siedzieć na wietrze. Spokojnie, no. Na razie nie jest zimno. Jest ci zimno? Jak, powiedz mi, z rybami? Mam 3 leszczyki. O, pięknie. Jakie leszczyki? Jak duże? Jednego za 300, dwa mniejsze. I dwa okonie. Panie, to ty tu szalejesz. Bartek szaleje na razie. I Bartek tutaj widzę, że szaleje. Daj mu trochę połowić. Ale powiedz mi, Bartek, ty robisz za te głościówki? Tak. O, nieźle. Kasper też coś tam zaczyna odławiać maczem. No nie, na razie zaczyna. Dobra, wyłączamy kamerę, bo już nie ma na co patrzeć. Kamera to zawsze okonie przynosi. Dobra. Albo bez ryby. Jak tam Zbigniew? Lipa. No właśnie, a patrzę, Kasper? Kasper łowi, wiesz, coś tam... Łowi? Nie powiem, ciężko określić, jak na jego, wiesz, sektor, nie? Bo tam, wiesz, tymi tyczkami machają, ale też się łowią odległościówkami. A Kasper odległościówką? Tylko. On tylko maczem złożył. Ile ryb złowi? Jeszcze raz, parę ryb ma, widziałam takich leszczyków niedużych, ale są, nie? A ty jak? Jednego leszczyka z macza złowiłem i parę drobnych ryb styczki. Na razie nie ma się czym chwalić. Właśnie. Może później wejdą? Mówią, że w drugiej, trzeciej godzinie niby wchodzą? Zobaczymy. No. Leszcze to jest taka sprawa, że wystarczy godzina. Nie? No właśnie. Dobra i można zawsze tam, wiesz, zrobić wagę. Trafiają się tam, słyszałam, po sektorach jakieś bonusy, to ktoś jakiegoś wina wyciągnął na tyczkę dwukilowego. Także no wiesz, no ciężko określić. No, tutaj trzeba się skupić też na sobie. I robić swoje. No dobra, Zbyszek, nie będę ci przeszkadzała. No nie ma się czym chwalić, także. No ale wiesz, jeszcze masz 3 godziny, także wiesz. Tak. Bojuj, Zbigniew, bojuj. Jest bardzo, bardzo dobrze jak na razie, naprawdę. Ryby podeszły i to nie te małe. No, wiadomo, nie te ogromne, ale są. Super. Piotr, ty tam stój. Stój cały czas. Przynosisz szczęście. Przy Piotrze się tak nie dekoncentruje. Łowi. Kacper, patrzę, znowu kolejna ryba. Ładny leszczyk. Tak, kolejny ładny leszczyk. Także no, super. Jest. Trener tam widzę, że się spisuje. Dobrze jest. Obserwuję nasz sektor, tak ciężko cokolwiek stwierdzić, tak różnie ci zawodnicy tyczki. No szczególnie dominują tutaj widzę tyczki, ale też owe guściweczki też idą w ruch. Ale jak tutaj to jest po prostu jedna wielka niewiadoma. Gdzie?
lodowato. Dowiem się to w następnych sektorach. Wiesz co, pojedyncze rybki, ale mało, ale tych ryb jest, mało jeszcze, jest ryb, nie? Ale już padają duże ryby. Tak? Są, tak. Ale powiedz mi, padają z odległościówki czy z styczki? Styczki. Styczki. Mhm. Ja liczę na macze. No. Ale jak będzie, okaże się za 3 godziny. Oczywiście. Tak obserwuję ciebie, Kasper, no w miarę ci dobrze idzie. No na razie nic nie wiadomo, ale jest na razie mniej ryb pod tyczkami niż myślałem, bo coraz więcej zawodników widzę za... Tak. O, mam branie. Kurczę, za szybko zaciąłem, to tak jest jak kamera. Coraz więcej zawodników zaczyna skakać. Natomiast ja złowiłem, no mam tak z kilo 700 w siatce, łowimy godzinę 20 minut, godzinę 15. Właśnie straciłem leszcza niestety. No, ale no na razie coś tam się dzieje, nie jest tragicznie. Tak, ale strasznie dużo, cała końcówka już zaczęła różnie, tyczka, macz, także tak, no ciężko tutaj też coś zaobserwować, bo cały czas skaczu. No ja się muszę skupić po prostu na sobie, no szkoda, teraz kurczę fajną no przepraszam, rybę. Znowu to moja wina. No naprawdę to jest jakiś fatum, co jeżeli chodzi o kamerę, no bo tylko weszłam na górę, proszę bardzo, od razu jest ryba, no nie wiem. Mam coś w sobie, co Kacper dekoncentruje. Czyli będę na dół schodzić bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Styczki widzę, że tutaj zaczynają odławiać takie ładniejsze bonusy. Kacper też tutaj widzę, że coś wyciąga. Zaraz zobaczymy. Po cichu podejdę, żeby nie widział. O, ładny, ładny. Ten już naprawdę ładny. No i właśnie, to takie bonusy trzeba właśnie odławiać. No, ten jest super. Co tam, Piotr? Stój. Co tam się Bartek dało? Łowi podobno dobrze. Tak, ale Wojtek słabo. Słabo? A Kacper, wyobraź sobie, że tylko zeszłam na dół do niego, ciągnął leszcze i zerwał. A tylko weszłam na górę, od razu się wyciągnął. I dlatego jesteś tutaj. Dlatego jestem tutaj, dlatego wiesz, dlatego ty wiesz, gdzie powinieneś być, tak? Idę. Idź. Powiem tak, naprawdę bardzo, bardzo trudna sytuacja do ocenienia. Obserwuję wszystkich zawodników, naprawdę mam ich tutaj jak na dłoni, wszystkich tutaj widzę, ale no, ciężko mi jest naprawdę powiedzieć, jak Kacper tutaj stoi wedle innych zawodników. Ryby są. Nieduże, ale są. I spod macza, i spod tyczki. Także no... Nie wiem, nie potrafię oszacować. Zostało nam jeszcze 2 godziny, czyli połowę zawodów mamy już za nami. Piotruś się uśmiecha. Właśnie musimy łowić takie ryby jak teraz. To muszą być duże leszczyki. Jak widać, Piotr przynosi mu szczęście. Bardzo mnie to cieszy. Specjalnie tutaj, żeby pooglądać kogo? Górka. Górka, fajnie co? Tak zobaczyć go na żywo. Mhm. No, fajnie łowi, nie? Tak, fajnie. Też będziesz tak łowił? Chyba nie wiem. Nie wiesz jeszcze? Nie wiem. Super.
No musisz trochę poczekać. A to jest zagrzewanie? No. Na kanał? Tak, byliśmy tak, na kanale. Tak. Mam się ucieszy. Ty tutaj ten, zasuwaj, bo Kacper zaczął się rozglądać, gdzie ty jesteś. Tęskni? Tęskni za tobą, no. Jest Piotruś, jest ryba. Tam zwyczaj jakie zmiany? No, zrobiłem parę ryb na tyczkę, bo tam same drobne ryby brały z odległościówki, nie mogłem nic zaciąć, wiesz. Znaczy złowiłem tam tych drobnych parę, ale to była lipa. I na tyczkę przeszedłem, no złowiłem tu parę ryb. Aha, to się... No ale to nie wygląda wesoło na razie. A Kacper? A Kacper cały czas tego macza odławia, wiesz? Łowi? A fajne ryby, czy drobne też różne? Nie, on takie leszczyki odławia, wiesz, ale tak 500, 600 a, różnie. A, łowi nie? Regularnie takie, tak, no to takie, te no większe właśnie. No większe zazwyczaj łowi, no ale łowi, no nie? No wiesz, nie ma wyjścia, nie skacze, no nie? Akurat. Uh-huh. Tak, ma tylko jedną, ma tylko odległościówki, no to tylko tym się bawi. Nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. No ale łowi. Ale łowi, no to najważniejsze. Trzeba czekać, tam ponoć w tym ostatnim sektorze takie rybole walą. Tam, w prawo. Tak, tak, że ten ostatni sektor to jest taki, że normalnie grube ryby, jak to mówią. Podejdę na chwilę, chociaż jak jeszcze już złowiłeś tego leszczyka, powiem ci, że dobrze stoisz w sektorze. No, zobaczymy. Dobra. Poczekam. Dyszek. Jakby coś większego. Ależ był. Jest taki fajny. Bonusik. O, za 500, tak. Tak, fajny. O. Ładniejszy. Także są, jak widać, są te leszcze. Ten ładny. Rybki dopisują cały czas. Ja staram się stać z tyłu, żeby Kacper mógł tutaj spokojnie je odławiać. Piotr, podejdziesz mi chwilę, zdradzisz tamtej informację, jak tam chłopak w sektorze. Jak Wojtka? Wojtek miał tam trochę ryb styczki teraz załowił, ale ma sąsiada, co tam dobrze łowi tyczką. Same duże ryby łowi. Tak? Ale Bartek nie? Nie. Siedzi Bartek, potem siedzi Tomek i następny. A, Zbigniew chyba słabo. No ale tam u Wojtka w sektorze jest kilku, co łowi. Mhm. Wiesz, gdzie twoje miejsce? Tak. To zasuwaj. No, zasuwaj. Antoni, opowiadaj, jak tam Wojtek sobie radzi. O Jezus, co to jest? Kiepsko. Tak wyceli głową. Barbara. Kiepsko? O, coś tam ma, no, ale... Ale szału nie ma. Ale widzę, że ten Bartek też przeżył na tyczkę. Łowi tyczki. Łowi. Słabo ci idzie? Słabo. Masz jakieś bonusy? Kilka leszczyków, może 5. Tak. Jak to w sektorze wygląda? Nie najlepiej. Aha. No dobra, jeszcze masz godzinę. Nie całą. Kacper łowi? Tak, łowi z macza. Ma taki, jak obserwowałam go, takie ładne leszczyki wyciągał. U Wojtka i u Zbyszka, no to tak można powiedzieć, tak sobie, ale z tego co obserwowałam ich sektor, to za dobrze oni tam nie stoją, niestety. Kacper widzę, że
radzi sobie, dobrze sobie tutaj odławia te ryby. Jak tam Kacper? Złowił kilka leszczyków teraz. Widziałam takich ładnych, no nie? No. Takie po 400, 300, 400, 500 punktów może. No chyba... W tej czerwonej koszulce też byś nie używał. No właśnie, ciężko tak określić jeszcze. Ale wam siadł łotyczkę już za ręki, tak? No właśnie, zaraz zobaczymy. No u Wojtka nieciekawie. Ale tam u niego w sektorze gość złowił takiego ładnego leszcza z ponad 1,5 kg. Także Wojtek. Zbyszek też nie za ciekawie. Jest. Siedzi. Górciołowi. A gdzie ty lecisz? Górcia. No dobra. Już go rozprowadziłeś, ale wiesz, on się denerwuje, jak ciebie nie ma. Także szybko, szybko. Zobaczymy, czy tym razem ci nie przyniosę pecha. Czy uda się coś złowić w końcu do... No, jestem ekstremalnie skoncentrowany. Zauważyłem. Także przepraszam, że tutaj nic nie mówię, ale... O, chyba mam wranie z opadu, wiesz? Patrz, jest. Ale to jakaś nieduża ryba. No, i też nie mała. Także do kamery szybciutko udało się złowić. Na szczęście. Ale mało. Tutaj decydujące są te ryby takie półkilowe, te 400-500 to, ale już. O, węga ładna. Dlatego zapadł. Już patrz, nie mogę ryby do podbieraka. No. Ja wiem, dlatego rzadko do ciebie podchodzę, nawet bardzo rzadko. Ale jaka piękna złota. Może gdyby nie ranga zawodów, to oczywiście nie byłoby żadnego problemu. 45 minut zostało. No, na szczęście robaki sobie dobrze rozplanowałem i tak mi właśnie zostało. Że mogę teraz troszeczkę więcej łowię, bo mogę też więcej tego jokersa używać. To było ważne, że go bardzo oszczędzałem. W tej pierwszej fazie, kiedy było jeszcze dużo tych małych ryb, żeby te małe mi go nie zjadły. Te małe karmiłem kasterami, zanęty więcej dawałem. Chociaż teraz też używam, cały czas używam zanęty, ale teraz już coraz więcej jokersa, bo te małe ryby się nasyciły. I to był dobry pomysł, żeby nie dawać na początku tego joka dużo. To jest Zbyszek z Wojtkiem, to tak sobie akurat. No bo skakali pewnie. Tak, cały czas tyczka do gościówka, tyczka do gościówka jednak. Antenka bardzo, bardzo słabo widoczna. Ja naprawdę też muszę wytężyć wzrok, żeby ją widać. Nawet kamerą ją ściągam, bo na pewno jej nikt nie zobaczy. Dlatego kolejny film, no niestety. Bez gadania, bo tutaj jak widać trzeba się bardzo, bardzo mocno koncentrować. Oby tak do końca łowił, to nie będzie dobrze. Zobaczymy. Nie wiem, sama Paweł Szlachta też tutaj łowi w naszym sektorze i też łowił. Artur Kulka, no kurde, no ciężko określić.
Każdego zawodnika się niestety nie zobaczy, nie podpatrzy przez te 4 godziny. Będzie dobrze? Myślę, że będzie. 20 minut ostatnie. Ostatnie 20 minut. Oby tylko do końca było tak jak teraz, no to będzie super. Piotrusiem to rozmawia. Ze mną się nie może skupić. No. Kurwa. Ostatnie minuty, dosłownie ostatnie, zaraz chwilę, już tak patrzę na zegareczek, 54, 6 minut łowienia. Trzeba będzie dla Piotrusia. 5 minut. No, czas dzisiaj zleciał bardzo szybko. Ryby, jak widać, cały czas praktycznie dopisywały. Taktyka, myślę, że dobra. Myślę, na pewno wiem, że dobra. Na pewno sobie rybka z połowy. Oby tego nie zabrakło. No nie mu. Tak, koniec. Koniec. Piotruś, szczególne podziękowania. Nie ma za co. No naprawdę dużo pomogłeś Kasprowi. Troszeczkę jestem zazdrosna. No co? No to, że jednak na, jutro mnie już nie będzie. Słuchaj, że jednak przy tobie się może skupić, a przy mnie nie. Teraz się okaże. Dobra. No i zobaczymy. Ma. Mi się wydaje, że ładnie połowił. Nie. Odejdę, tak? 15. Nie będzie. Będzie 15? Nie. Jak?
Jeszcze. I tam jeszcze jeden wypad. Ryba. Tak. Kamieni nie było. Nożyczki tam były. A, nożyczki. No to trzeba nożyczki wybrać. Uważaj. Tu jest pusta. Nożyczki. Nożyczki tam, jeszcze. Jeszcze tą rybę zabić proszę panu. To mi wkłada. Tą nożyczki? Tak, wyciągnę. Pomału. Pomału, żeby nie przekroczyło 15 kilo. Pomału. Yes! Pomału. Piotruś. 12 800. Teraz cię. No. O, super. To nie ryb. Ja usikałem. Piotruś, ja wiem, z wrażenia ze szczęścia. Poleciało. Jeszcze jest 5 zawodników, ale podejdę do Kacpra z informacjami. Kacper. Jak udało się? Udało się, wygrałeś sektor. A ty się nie płacz, bo to dopiero pierwszy dzień. Ja wiem, ale jestem... po prostu tak dzisiaj... Naprawdę, moje emocje... To trochę się nie płacz, Basiu. Gratulacje. Nie no, bez przesady, Basiu, ja tylko sektor wygrałem. Ja wiem, że dzisiaj sektor wygrałeś, ale dzisiaj to było naprawdę... No dałem z siebie wszystko. Piękne... No przecież ciebie. Żeśmy się popłakali, bo dzisiaj... Czekaj, bo Piotr się chce... Ja to też trochę przez to, że o Piotrku pomyślałem, bo... Dzisiaj naprawdę, no jakbyśmy wygrali Mistrzostwo Świata, ale to było naprawdę, no tak... takie łowienie, gdzie nie, to tyle chodzi, serca... To chodzi o to, że zeszły te emocje właśnie, to jest tylko pierwsza tura, wygrałem, ale... Po prostu tak dużo było tych emocji, tej niepewności, a mówię, też pomyślałem sobie o Piotrku, który ten... No dzięki niemu, no po prostu bardzo mi pomagał, no. Tak, widziałam, naprawdę też ogromne podziękowania dla Piotra. Bardzo. No. Dobrze, że mam okulary. Dobrze, że mnie nie widać, bo też jestem cała wypłakana. Także podziękowania dla Piotra za to, że no pomagał mi. Byłem cały czas dzięki niemu skoncentrowany i mogłem łowić na maksa. Trener dzisiaj też był oczywiście. Nasz ukochany Piotruś. Pokażemy rybki. No uwaga. 12. 12. Jest! Jest dwójeczka dzisiaj sektorowa, brawo. Dwójka. Ale... No jedynka była poza zasięgiem. No cóż panowie. Kacper. Czekaj. Kacper sam na kamieniu. Tak, zaraz jeszcze zęby wybije. Kacper, dzisiaj drugie miejsce w sektorze. Bardzo ładny wynik. No niestety zabrakło no tych paru kilogramów. Kamil Dzikiewicz zwyciężył 16 kilogramów na tyczkę. Ty dzisiaj konsekwentnie odległościóweczka, ale naprawdę no... Dałem z siebie wszystko. Dałeś z siebie wszystko, i tak. I nie było możliwości uzyskać lepszego wyniku. Przegrałem dzisiaj styczką. Z zawodnikiem, który był perfekcyjnie wpasowany, weszły mu duże ryby. No i po prostu no, tyczką, no wiadomo, łowi się troszeczkę szybciej. Jestem mega zadowolony, tak, bo właśnie. Przez te dwa dni wyciągnąłem, to rzadko się zdarza, ale 100% tego, co mogłem. Będę tuż za podium, zależało mi na medalu. Tak jak mówiłem, żeby wygrać trzeba będzie mieć dwie jedynki. A się okazało, że nawet żeby być w ogóle na podium trzeba było mieć dwie jedynki. Trzech zawodników dwukrotnie zwyciężyło swoje sektory.
No i no mi się dzisiaj nie udało i nie miałem szans tego dokonać po prostu. To było niemożliwe. Ale naprawdę, to było niewykonalne, wielkie... także w 100% z siebie jestem mega, mega zadowolony i tutaj najważniejsze chciałem Piotrusiowi pogratulować. Bez niego to byłoby 60-70% do zrobienia. Oj tam, oj tam. Nie przesadzaj, jeszcze nie, ja mówię, byłam, to 90%. Mówię szczerze, że bez Piotrka to nie byłoby takiego wyniku. Tak, bez Piotra nie byłoby takiego wyniku. Zrobiłeś co mogłeś. No. Gratulacje panowie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Do zobaczenia. Dzięki. Czwarty w Mistrzostwach Polski. Wielki sukces. Normalnie dzisiaj jestem bardzo ucieszona. Dzisiaj już nie płaczę, ale emocje wczoraj normalnie... Wczoraj zeszły z nas wszystkie emocje, dzisiaj już luźno. No szkoda, z jednej strony wielki sukces na 97 zawodników, czwarte miejsce w Mistrzostwach Polski w takiej obsadzie. To wspaniały sukces, tak. A z drugiej strony czwarte miejsce to zawsze te najgorsze. Szkoda, no. Ale no mówię, dałem z siebie wszystko, więcej się nie dało. To był maks. Gratulacje jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.